4 czerwca będziemy przeżywali 25. rocznicę wizyty świętego Jana Pawła II w Kaliszu i w Diecezji Kaliskiej zaplanowano szereg wydarzeń religijnych, kulturalnych i naukowych, które mają upamiętnić wizytę papieża Polaka w stolicy naszej Diecezji w Kaliszu. Dzisiaj spotykamy się w studiu Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej i chcemy omówić to, co przed nami. Bardzo serdecznie witam księdza Prałata Zbigniewa Cieślaka proboszcza parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Ostrowie Wielkopolskim, wikariusza biskupiego do spraw administracyjnych. Szczęść Boże. Dziękuję ślicznie. Szczęść Boże. Jest z nami także ksiądz proboszcz Alfred Berlak, proboszcz parafii świętego Jana Pawła II w Kaliszu. Również dziękuję wszystkim. Szczęść Boże. Witamy także księdza kanonika Pawła Guździoła, proboszcza parafii pod wezwaniem świętego Marka Ewangelisty w Rososzycy wikariusza biskupiego do spraw duszpraw. Szczęść Boże, witam wszystkich. Jest z nami ksiądz dr Piotr Górski, proboszcz parafii świętego Andrzeja Apostoła w Tursku i kustosz sanktuarium Matki Bożej Łaskawej. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam. Szczęść Boże. Y tym, który koordynuje te działania w naszej diecezji odnośnie 25. rocznicy wizyty papieża Polaka w Kaliszu, jest ksiądz kanonik Paweł. Księże kanoniku, rozpoczynamy wszystko tak naprawdę 2 czerwca podczas mszy świętej, która jest naszą comiesięczną modlitwą za rodziny, za małżeństwa, a także w intencji obrony życia. Myślę, że nasi słuchacze, nasi, nasi widzowie bardzo dobrze wiedzą, że te spotkania są niejako owocem wizyty czy pielgrzymki Jana Pawła II do Kalisza, bo wtedy tutaj padły te ważne słowa odnośnie obrony i wartości życia ludzkiego. Zgadza się. Ta homilia rzeczywiście zainspirowała do rozpoczęcia tych spotkań pierwszoczwartkowych i modlitwy w intencji rodziny oraz także i w intencji obrony życia nienarodzonych, dlatego też nasze obchody chcieliśmy rozpocząć właśnie, rozpocząć właśnie w tym spotkaniu pierwszoczwartkowym i w ten sposób nawiązać do tej znanej homilii Ojca Świętego i zarazem dziękować za jego pobyt, także za wszystkie owoce duchowe, które tutaj spłynęły na naszą diecezję, jednocześnie dziękować za cały pontyfikat świętego Jana Pawła II. Tak, tamsza święta będzie miała charakter mszy świętej dziękczynnej. Warto także zauważyć i podkreślić, że te spotkania modlitewne rozpoczęły się w roku 2004. To był taki pomysł oddolny pierwszego biskupa kaliskiego, księdza biskupa Stanisława napierały w czerwcu. Odbędzie się już 217. spotkanie. Także zobaczmy, że ta modlitwa ma charakter nieprzerwany. W każdy pierwszy czwartek miesiąca realizujemy ten testament, który pozostawił nam Święty Jan Paweł II. Myślę, że takim wielkim bogactwem i walorem tych spotkań jest to, że ta modlitwa jest transmitowana przez telewizję Trwam, Radio Maryja, a także nasze diecezjalne radio. A więc tym pierwszym akordem naszych obchodów 25. rocznicy wizyty Świętego Jana Pawła II w Kaliszu jest Msza Święta Dziękczynna w Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu. Powiedzieliśmy, że te wydarzenia mają charakter także naukowy. W piątek chcemy zaprosić na sympozjum naukowe, a dokładnie na ogólnopolską konferencję naukową pod tytułem Życie najpiękniejszym darem Boga, to są słowa świętego Jana Pawła II wypowiedziane podczas homilii w Kaliszu, implikacje normatywne godności nienarodzonego dziecka i jego rodziców. Więcej na ten temat powie nam ksiądz Piotr Górski, który tę konferencję naukową Koordynuje. Księży Piotrze, kogo możemy się spodziewać w Kaliszu? Jakie tematy zostaną podjęte? To znaczy, gości będzie bardzo wielu, trudno mi ich wszystkich tutaj wymieniać, wyczytywać, ale myślę, że ta konferencja jest bardzo, bardzo ważna i dotyczy właśnie takich tematów, które są związane, tak jak tu Ksiądz Paweł wspomniał z tą homilią, bo ona jest takim Testamentem Jana Pawła II dla nas, ale też takim zadaniem. I ta konferencja o tyle jest ważna, że ona właśnie dotyczy tematów związanych z życiem, z ochroną życia, bardzo pięknych tematy, chociażby tutaj pierwsze przeczytam nie o, o godności osoby ludzkiej w stadium prenatalnym. I o życiu poczętym w przekazie biblijnym i afirmacja godności nienarodzonego dziecka i perspektywa mariologiczna, juzefologiczna. Generalnie te tematy idą właśnie w kierunku ochrony życia, od poczęcia, od tego stadium prenatalnego do, do naturalnej śmierci, dlatego że, tak jak tutaj było też powiedziane w te pierwsze czwartki, modlimy się o to i chcemy, żeby ta konferencja miała taki bardzo mocny akcent takich tematów, myślę, bardzo ważnych w dzisiejszym świecie, może nawet dla niektórych trochę kontrowersyjnych, bo kwestia dotyczy właśnie ochrony życia, no, przerywania ciąży i podejścia właśnie do, do, do sytuacji dziecka jeszcze nienarodzonego w różnym jego stadium. Także to są tematy ważne. Na te, na te konferencje zapraszamy, myślę, przede wszystkim i katechetów, bo takie coś się im pewnie przyda każdemu, zwłaszcza osoby, które. Zajmują się poradnictwem rodzinnym, ale każdy, każdy, kto chce usłyszeć na ten temat, będzie to też transmitowane przez, przez nasze radio, przez naszą telewizję do Muzefa, także będzie można w tym uczestniczyć online i będzie to naprawdę konferencja na takim bardzo wysokim poziomie myślę, dlatego że i prelegenci, i organizacja z tym związana tutaj nasza decyzja i wydział teologiczny z Poznania, ksiądz profesor Andrzej Pryba, który też jak gdyby jest całym szefem z ramienia ułamu, to organizuje i zaprosił bardzo, bardzo wielu ciekawych prelegentów. Myślę, że, że z takiej najwyższej półki w naszym kraju też, także warto, warto przybyć posłuchać. Księże Piotrze, w seminarium, prawda? Seminarium Bo to jest ważne, tak, że w, w naszym seminarium miejsce. Tak, tak. zaczynamy tak. w seminarium o godzinie dziewiątej, mhm. Eucharystią pod przewodnictwem naszego biskupa i później sesja e, właśnie jest o, po, bezpośrednio po mszy świętej, myślę. Tak, zaplanowano trzy sesje. Jeżeli ktoś chce uczestniczyć, musi sobie zarezerwować cały dzień, ale myślę, że, że warto z tego skorzystać. Każdy z nas jest zaproszony. Tak Może jest. ktoś, słysząc te słowa, powie sobie, że ja nie jestem naukowcem, a ta konferencja ma charakter ogólnopolskiej konferencji naukowej. Nic nie szkodzi, te tematy są bardzo ważne. My dzisiaj też w naszych środowiskach, miejscach pracy, w naszych rodzinach mamy być apostołami i musimy też mieć, konkretną wiedzę, która jest tak ważna i tak potrzebna. A więc 3 czerwca to sympozjum naukowe, ogólnopolska konferencja naukowa pod tytułem Życie najpiękniejszym darem Pana Boga. 4 czerwca to sobota i tutaj mamy zaplanowane dwa wydarzenia. Chcemy tę rocznicę też świętować w gronie najbliższych, w gronie rodzin. Chcemy się ucieszyć wzajemną obecnością i parafia Świętego Jana Pawła II w Kaliszu organizuje festyn rodzinny i tutaj o szczegóły poprosimy już księdza Alfreda. Tak, no jest to piękny czas dla rodzin i też chcemy jakoś w szczególny sposób zaznaczyć, że Jan Paweł II był zawsze papieżem rodziny, tak naprawdę. Troska o rodzinę towarzyszyła mu, można powiedzieć, że od zawsze. Troska Ojca Świętego o rodzinę przejawiała się w tym, że to właśnie jej tak naprawdę poświęcał może i najwięcej miejsca w swoim nauczaniu udzielał rad ojcom, matkom, dzieciom, małżonkom, całym rodzinom, wskazywał na te wartości, jakie sam wyniósł ze swego rodzinnego domu. I nasza parafia, parafia świętego papieża Jana Pawła II jest takim wotum naszej diecezji za świętego Jana Pawła II, za jego życie, za jego pontyfikat i właśnie za. Te jego wizytę 25 lat temu w naszym mieście. W związku z przypadającym tym pięknym jubileuszem, też organizujemy w łączności z naszym pasterzem, z miastem taki piękny festyn rodzinny ze świętym Janem Pawłem II. Ten festyn będzie w godzinach od 12 do 18 na polach marsowych, jest to na osiedlu Dobrzec. Chcemy zaprosić rodziny, zaprosić mieszkańców naszego miasta, również okolic na to piękne wy wydarzenie. Będzie wiele atrakcji dla rodzin, dla dzieci no, między innymi zamki dmuchane, animacje prowadzone przez, przez wolontariuszy będzie znakowanie rowerów przez Straż Miejską między innymi. Będzie można zobaczyć też z bliska samochody strażackie, policyjne, również służby więziennictwa. Będzie można też spróbować dobrej zupy z kotła i zjeść pyszne kiełbaski z grilla i smaczne ciasto. I też na tym pięknym wydarzeniu, na tym, na tym festynie, będzie można też posłuchać dobrej muzyki w wykonaniu zespołu Ambapatel Music, zespołu Fundacji Światło i Sól. Zespołu z teatru Futryna. Takim muzycznym, można powiedzieć, punktem kulminacyjnym będzie koncert Magdy Steczkowskiej, polskiej znanej wokalistki, która zaśpiewa najpiękniejsze piosenki o miłości z nowego szóstego albumu, który ukazał się w zeszłym roku, zatytułowanego Nie tylko o miłości. Na festynie też z racji tego, że no, budujemy ten nasz kościół wotum za świętego Jana Pawła II, będzie można też złożyć cegiełkę na budowę tego naszego kościoła, która będzie też brała udział w losowaniu nagród. Także całym sercem zapraszam na te rodzinne świętowanie ze świętym Janem Pawłem II, w sobotę od 12 do 18. Zapraszam. Pola Marsowe na osiedlu. Dobrze, zliczymy na dobrą pogodę. O tę dobrą Dobrze, pogodę chcemy się właśnie modlić. To okienko pogodowe od godziny 12 do, do 18. To jest to pierwsze wydarzenie o charakterze kulturalnym, ale takim najważniejszym wydarzeniem w tym charakterze będzie koncert papieski w wykonaniu filharmonii kaliskiej. Ten koncert odbędzie się w kościele garnizonowym o godzinie 19.30. Wielka uczta dla ducha, ale także i dla ciała, dla ucha, myślę, prawa Cię Zbigniewie. Tak, oczywiście, nie umniejszając żadnych tych właśnie mhm. uroczystości, części uroczystości i części muzycznych. Tak, to zupełnie inny charakter, charakter muzyki tak zwanej klasycznej. Kiedy więc się skończą już uroczystości na polach marsowych, festyn rodzinny, będzie można udać się wieczorem do kościoła garnizonowego. Oczywiście jest wstęp wolny. Kościół garnizonowy, dzięki uprzejmości księdza pułkownika, kapelana, i proboszcza personalnego, dzięki, dzięki również władzom ordynariatu polowego, możemy gościć filharmonię kaliską, chór mieszany pod dyrekcją pani Beaty Szymańskiej oraz czterech solistów, organisty, organy. Co usłyszymy w tym koncercie papieskim? Usłyszymy właściwie trzy utwory. Pierwsze to adagio Tommaso Albinioniego. Bardzo ciekawy utwór, który zalicza się do tak zwanych mistyfikacji muzycznych. Otóż Tommaso Albinioni napisał tylko partię basu do tego utworu, która była albo do koncertu, albo do sonaty. I w 1000, pod koniec II wojny światowej inny włoski kompozytor, Remo Giazzotto, to współczesny kompozytor. Umarł w 1998 roku, ale był w Dreźnie. I właściwie na zgliszczach Biblioteki Drezdeńskiej znalazł, znalazł właśnie partyturę tego basu. On to ocenił, że to prawdopodobnie było właśnie do jakiegoś koncertu lub yy, do sonaty. Nie wiemy, czy utwór cały był skomponowany przez Tommaso Albinioniego, czy to początek. W każdym bądź razie tenże Remo to napisał cały utwór, który jest tak zwanym adagio, demol w, 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 w tonacji demol i on opublikował ten utwór w 1949 roku i podpisał, że on to upracował, zredagował, ale autorem jest Tommaso Albinioni. Przypisał to wielkiemu kompozytorowi włoskiemu z przełomu XVII i XVIII wieku. Sprawa cała wyszła na, na, na jaw dopiero w latach 80. XX wieku. Yy, I został ten utwór rozpowszechniony głównie dzięki temu, że wielki, wielki dyrygent yy, Herbert von Karajan często na swoich koncertach włączał ten utwór. Usłyszymy więc yy, prze, przecudny utwór, właśnie yy, przypisywany Tommaso Albinoniemu. Jest to przecudny. Utwór, który rozpocznie koncert koncert papieski właśnie w sobotę 4 czerwca o godzinie 19:30. Drugim będzie również utwór, będzie już utwór Wolfganga Amadeusza Mozarta to Laudate Dominum, to jest przepiękny, uroczysty psalm, oczywiście po łacinie 117 który był napisany przez Mozarta do, 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 na, na uroczyste Nieszpory. Przepiękny utwór. Oczywiście będą tutaj takie osoby, jak pani Marzanna Rudnicka-Sopran, pani Małgorzata Godleska-Alt. Pan Tomasz Krzysica, tenor i Krzysztof Pan Krzysztof Łazicki bas przecudny oczywiście chór kameralny Wydziału Artystyczno-Pedagogicznego w Kaliszu dalej Filharmonia Kaliska pod dyrekcją nowego dyrektora pana Rubena Silwy i będzie również organistą Pan Tomasz Głuchowski, doktor habilitowany pracownik naukowy Akademii Muzycznej we Wrocławiu Opiekun organów, ogromnych, monumentalnych organów Narodowego Forum muzyki. Pan Tomasz Głuchowski jest krotoszynianem, pochodzi z Krotoszyna, uczył się w szkole muzycznej pierwszego i drugiego stopnia tutaj w Kaliszu. Też bardzo, bardzo, bardzo piękna postać. I ostatnia największa część tego koncertu to mszacy dur, zawsze wolganga, Madusza, Mozarta. Tak zwana koronacyjna. Ta msza jest nazywana Missa Brevis, tak zwana msza krótka. Jest skomponowana na, na czterogłosowy chór mieszany, czyli męski, żeński, na orkiestrę, organy, skrzypce solo. Ciekawostką tego, tej mszy świętej jest to, że Mozart urodzony oczywiście wiemy w Wiedniu, przepraszam w Salzburgu, zmarł w Wiedniu, ale skomponował w 1779 tę mszę świętą i przypuszczało, przypuszczano przez wiele dziesiątek lat, że skomponował na koronację obrazu Matki Bożej w takiej miejscowości niedaleko Salzburga, bo miała ona wtedy miejsce, a mianowicie ta, ta miejscowość nazywa się Maria Plein, czy Plein. Yy, 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 ale okazało się, że tak naprawdę skomponował na Wielkanoc yy, do katedry w Salzburgu. Ciekawostką jest to, że 12 lat po skomponowaniu tej rzemszy świętej. Czyli w 1791 roku, Msza Święta była mm, wykonana w katedrze w Pradze, kiedy Leopold II, cesarz, był koronowany na króla, króla Czech. Msza Święta jest przecudna, jest jedną z tych, jednym z tych utworów Mozarta religijnych najczęściej granych, oczywiście wykonywanych, oczywiście obok słynnego jego rekwiem. Składa się. Z sześciu c części: Kirie, te części liturgiczne, które znamy: Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus oraz Agnus Dei. Tak jak ksiądz, dyrektor powiedział, będzie to moim skromnym zdaniem uczta duchowa. Nasza święta koronacyjna, ostatnia wiadomość, była kilkakrotnie z mojej wiedzy, wynika, wykonywana przed trzema papieżami w różnych okolicznościach i czasie, również przed Janem Pawłem II. Księżycowość Prawacie, otrzymaliśmy takie dobre podwaliny pod ten koncert. Tak sobie myślę, że Święty Jan Paweł II, któremu ten koncert jest dedykowany, był człowiekiem kultury. Dla niego była ważna właśnie kultura, poezja, teatr i tak dalej. Też czujemy się wszyscy zaproszeni, żeby właśnie w tym przedsięwzięciu wziąć udział, tak jak powiedział ksiądz prałat, wstęp wolny, kościół garnizonowy, początek o godzinie 19:30. Ja bym jeszcze chciał dodać, że na naszym festynie, trwamy w roku rodziny ustanowionego przez ojca świętego Franciszka, będzie rozstrzygnięcie konkursu diecezjalnego "Rodzina mhm. drogą do świętości". Także bardzo serdecznie zapraszamy tych wszystkich, którzy wzięli udział w tym konkursie. I tak dochodzimy do dnia 5 czerwca. To odpust opieki Świętego Józefa, msza święta za miasto Kalisz w Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu i później o godzinie 16:30 msza święta będzie także sprawowana w kościele katedralnym również msza święta dziękczynna. Prawda księże kanoniku? Tak, odpust Świętej odpust opieki świętego Józefa ma swoją długowieczną mhm. już tradycję, biskup Stanisław Napierała przeniósł ten odpust na pierwszą niedzielę czerwca, właśnie też po to, aby związać ją z, rocz, z rocznicą pobytu Jana Pawła II w Kaliszu. I co roku właśnie to dziękczynienie odbywa się przy okazji odpustu świętego, opieki świętego Józefa. Oczywiście modlimy się wtedy za miasto, ale także za całą naszą diecezję. Należy tutaj jak gdyby podsumować też całe te obchody, dostrzegając te wszystkie miejsca, które będą jak gdyby związane z tymi wydarzeniami. Ojciec Święty przybywając do Kalisza, głównie kierował się chyba właśnie do sanktuarium świętego Józefa i to jest najważniejsze miejsce. I tutaj właśnie spotykamy się. Pierwszy czwartek miesiąca i w niedzielę przy odpuście opieki Świętego Józefa. Ale także poświęcił budynek Wyższego Seminarium w Kaliszu. Dlatego też mamy tutaj to nasze sympozjum, ogólnopolską konferencję. I ma to taki wymiar naukowy. Nawiedził także katedrę. Ta wizyta nie była przewidziana, ale papież właśnie chciał nawiedzić także katedrę Świętego Mikołaja. Stąd też na zakończenie tych wszystkich naszych uroczystości, tych obchodów jest msza święta także w katedrze o godzinie 16.30. W tych wszystkich obchodach właśnie chcemy dotknąć także tych wszystkich wymiarów dziękczynienia. Więc najpierw jest ten wymiar duchowy, nasza modlitwa, Eucharystia, ale także ten wymiar naukowy, które jest niezwykle ważny w całym Pontyfikacie świętego Jana Pawła II, jego nauczanie, które wciąż jest przekazywane, ale jeszcze wciąż jest bardzo mało znane, czy też może mało stosowane w naszym życiu. Dlatego wciąż do tego nauczania powinniśmy się odwoływać, pogłębiać je, czytać jak najwięcej. I oczywiście właśnie przy okazji takich konferencji poznawać i może też spojrzeć na to, na to nauczanie. W tym wymiarze dzisiejszego świata, w tym wymiarze tego, co się dzieje wokół nas. I oczywiście ten wymiar kulturowy, który też niezwykle jest piękny, związany z tym koncertem ale także ten wymiar ogólnospołeczny, ogólnoludzki, to nasze spotkanie na tym festynie i podkreślenie też e, znaczenia tej parafii e, tu, tu, e, świętego Jana Pawła II i zarazem uświadomienie sobie, że to ma być nasze wotum dziękczynienia. I też może właśnie taki apel do, do wszystkich diecezjan, żeby o tym pamiętali i także w jakiś sposób materialny wsparli budowę świątyni, która będzie rzeczywiście naszym dziękczynieniem za życie i pontyfikat świętego Jana Pawła II. Dlatego też, jeśli można, Chcę zaprosić, zaprosić wszystkich diecezjan do obchodów tej 25 rocznicy wizyty świętego Jana Pawła II w Kaliszu. Wiadomo, diecezja jest bardzo duża i nie wszyscy mogą uczestniczyć we wszystkich wydarzeniach. Myślę, że szczególnie to zaproszenie kieruje na ten pierwszy czwartek miesiąca, bo jest to taka możliwość przybycia tutaj także zorganizowania. Pielgrzymek z poszczególnych parafii, żeby w ten pierwszy czwartek naprawdę dziękować za pobyt Świętego Jana Pawła II w Kaliszu. Te inne wydarzenia może są skierowane bardziej tutaj do mieszkańców Kalisza, a także do y, okolic, bo łatwiejszy jest tutaj dostęp, y, łatwiej można dotrzeć, więc też wszystkich bardzo serdecznie zapraszam, żeby przybyli, żeby też jednocześnie wyrazili swoją radość uczestnicząc w festynie czy też w tym koncercie. No i dla tych wszystkich, którzy chcą naprawdę pogłębić tę wiedzę związaną z nauczaniem świętego Jana Pawła II, zapraszam na tą konferencję ogólnopolską o nauczaniu świętego Jana Pawła II. Drodzy państwo, zatem tak się kreśli ten plan obchodów 25. rocznicy wizyty świętego Jana Pawła II w Kaliszu w diecezji kaliskiej. Myślę, że każdy z nas znajdzie coś dla siebie. Bardzo serdecznie gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w tych punktach, w tych wydarzeniach, które zostały przygotowane przez naszą diecezję. Dziękuję naszym gościom, którzy byli obecni w studio Radia Rodzina, to ksiądz Piotr Górski. Serdecznie dziękuję. dziękuję. Ksiądz kanonik Paweł Guździoł, Dziękuję. ksiądz proboszcz Alfred Berlak Dziękuję. i ksiądz prałat Zbigniew Cieślak. Dziękuję za rozmowę i spotkanie. Dziękuję ślicznie.